No, przed chwilą wyłożyłem jedzenie i moje zamiałcze i zawołam, ale jeszcze nie zdążyłem położyć na ziemi wiaderek, a już jeden wyszedł kotek. Zobaczcie, już je. I muszę przyznać, że co wyłożyłem wieczorem, to wszystko wzmucone. Sucha karma, wszystko zjedzona. No, dałem dwie łopatki karmy, tutaj jedno i tutaj druga. Tu cały talerz zupy mlecznej, kaszamanna i puszka Feliksa mokrej. No i jedna jest. Na wieczór była wyłożona skórki, z kurczaka. Nie ma nic. O, jest drugi, zobaczcie, jest drugi. Nie zauważyłem, wyszedł tutaj, o widzicie. Na zupkę mleczną przyszedł. O, teraz Feliksa zje. Mięsko. No, to mamy dwa. To jest Gacek. Ta biała Mila, taka jak tale. Więcej białego niż tego tygrysiego, ale jej nie ma. Może wyjdzie. A ten Gacek, którędy on przyszedł? Czy ja go nie zauważyłem? Kurczę, się zgapiłem. A proszę, jedzą. Wodę mają tam. No ta sucha karma, widać, im pasuje, Smila. Lubią ją. Tylko dwa są, a jeszcze dwa. No, wygląda, że one będą na raty przychodzić. Te wcześniej, później tamte. No i sama matka Gaja. Kiedy przyjdzie. Wykładam wieczorem, to tam się pokaże. Jeden, dwa. Ale przychodzę rano, a karmy nic. A jedzenia nic nie ma, co wyłożyłem. Czyli wygląda, że tutaj koty buszują. Niekoniecznie muszą być Gaja i maluchy. Tutaj inne się. Tutaj kapitan Żbik się kręci. Tędy chodzi. Teraz tu może przychodzić na jedzenie też Klara. Ona się już okociła na pewno. A tam za parkanem, o tam, spotkałem. O, jest, jest. Jest Mila. Przyszła Mila. O! A co ją ten Gacek pogonił? O, patrzy, czuje zapach. Gdzie ten zapach jest? Gdzie się? Zaraz wyczuje. Tu sucha karma, ale gdzieś lepsze zapachy lecą. No. To mamy trzy. To brakuje nam jeszcze jednego, ale dokończę. Tam zobaczcie, on zapiął furtką, gdzieś 15 metrów, w parkanie jest dziura i tam przed, kiedy 3 dni temu, przy tej dziurze spotkałem kotkę z 3 maluchami. Młode kociaki, tak wielkościowo. Wielkościowo to było połowę tych kotków. No. Pójdę teraz, zobaczę. Mam suchą karmę. Tam podsypię trochę przy tej dziurze, żeby miały. No to jest rejon w sumie obsługiwany przez pana Władka. Ale wygląda, że pan Władek tam jedzenia przy tej dziurze nie wykłada. Pan Władek jedzenie tylko wykłada na placu kotłowni i po drodze później, jak wraca do siebie po oddziale, to tam spotyka po drodze kotki, ten tam zawsze trochę też podsypie, podłoży. O, jest czwarty, zobaczcie, mamy.
No to mamy komplet. Kiciulku, no znaczy nie komplet, komplet maluchów. Cztery, ale nie ma jeszcze samej Gai. A mamuśka gdzie na końcu przyjdzie? No. Nie ma Gai. Także młócą, ho, ho, ho. Co wyłożę, to z młócą. No ale zobaczcie, jakie one duże. To już są prawie dorosłe koty. Jak wyrosły, ładnie, sierść mają ładną. Zobaczcie. No, ta biała, jaka ładna. A, jaka ładniutka sierść. Ten tak samo, czyściutki. Bialutki. A te tygrysy. Nasze też, sierść ładna. Oczka też czyste. Ta też ma czyste oczka, czyli zdrowe, nie chorują. Nie? Zdrowo się trzymają. A może to dlatego, że one tak na uboczu, same, nie zarażają się od innych kotów. To też jest metoda izolacja. Nie podłapują choroby od innych kotów. No i co, doczekam się mamuśki? To znaczy matki Gai? Kiciulki, gdzie macie mamuśkę? Już was zostawiła? No trzeba przyznać, że one są takie duże, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby Gaia już je zostawiła samych sobie, żeby sobie radziły. Kto wie, czy to nie jest właśnie potwierdzenie tego, że ona się nie pokazuje z nimi, to znaczy, że one już same wegetują, już same dbają o siebie. No. A jakby zostawiła, tylko czekać. Następna ruja i następne kociaki w tym roku. No nie ma. Nie ma Gai. No dobra, też się pójdziemy tam za parkan. Zobaczyć, czy tamte są.